Szanowni, chciałem Wam pokazać rezultaty naszego pomiaru pola powierzchni przyssawki metodą ważenia. Przypominam, że odrysowaliśmy przyssawkę. Ona ma, ta jej gumowa część na dole ma kształt koła. Odrysowaliśmy na papierze milimetrowym, wycięliśmy starannie i porównaliśmy masę tej przyssawki, tego papieru, przepraszam, tego koła wyciętego z papieru, masę zmierzoną za pomocą bardzo czułej wagi, takiej, która waży z dokładnością do 1000 grama i błąd ma z dokładnością do 2000 grama, więc po zaokrągleniu do setnych części grama mogliśmy dokonać tego pomiaru. I porównaliśmy tę masę z masą wyciętego z tego samego arkusza papieru milimetrowego wzorca w kształcie prostokąta. Pole powierzchni prostokąta znamy, długość razy wysokość, w związku z tym mogliśmy na tej podstawie wyznaczyć masę 1 cm kwadratowego. No i podzieliwszy masę naszego koła przez masę 1 cm kwadratowego, mogliśmy wyznaczyć liczbę centymetrów kwadratowych pole powierzchni koła. No i to są nasze wyniki. Widać, że najwięcej leży gdzieś w okolicach 29,4 cm kwadratowego. To na niebiesko to jest wartość średnia wszystkich pomiarów. Błąd jest niestety spory, dlatego że no sporo tutaj są te pomiary dość dalekie od wartości średniej. Postanowiłem nie traktować ich jako pomiarów odstających. Nie wiemy tak naprawdę, co tam się mogło stać. Więc po uwzględnieniu wszystkich pomiarów mamy średnią 29,0 cm² plus minus 2,7 cm². No a prawdziwa wartość, ja zmierzyłem średnicę tego kolistego gumowego elementu przyssawki, to jest 6 cm. Prawdziwa wartość to jest około 28,3 cm². Więc tu jest, powiedzmy, wartość prawdziwa, gdyby to było dokładne koło. Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że nie dziwi mnie to, że większość pomiarów jest nieco większa od tej prawdziwej wartości, no bo obrysowując ołówkiem przyssawkę w naturalny sposób, rysujemy koło o nieco większej średnicy niż średnica tej przyssawki, więc rzeczywiście to jest naturalne, że otrzymane w ten sposób pole powierzchni jest nieco większe. Więc powiem Wam, żeby jeśli policzyć, o ile wzrosłoby pole takiego koła, gdyby ten ołówek obrysowujący je rysował o milimetr dalej od środka, no to byłoby to 1,5 cm², a tu różnica pomiędzy, ponad 1,5 cm², trochę ponad, a tu różnica pomiędzy tą wartością tu i tu, to jest no to troszeczkę, mniej więcej 1 cm², tak, więc to wydaje się być bardzo racjonalne wyjaśnienie. No tak więc przekonaliśmy się, że pole powierzchni można także ważyć. Dziękuję bardzo.